Mocno panią przepraszam. Czy według ostatnich prognoz należy się spodziewać deszczu, czy też nie? Za chwilę będzie tu mój mąż. I to będzie grata, nie deszcz. Uprzejmie dziękuję. To jest zupełnie jasna odpowiedź. Cóż tam piszą w gazecie? Będzie wojna, czy też nie będzie? Niech pan sobie sam przeczyta. Dzień dobry, moja droga. Ja właśnie do pana. Czy znajdzie pan zapałeczkę? Naturalnie, że znajdę zapałeczkę. Dla tak uroczej dam zawsze znajdę zapałeczkę. To znaczy, czy można? Osobiście nie wyobrażam sobie dalszego życia bez pani. Proszę bardzo. Moja droga. Dziękuję ci, mój drogi. Zasadniczo, z której strony każe mi pani siedzieć? Bo na przykład moja była żona, zwana Cholerą, zawsze chciała, żebym siedział po prawej. A pani lubi z której strony? Mnie jest wszystko jedno. Wobec tego usiądę po lewej, żeby między nami wszystko było inaczej niż z moją byłą żoną. No pewnie. Właśnie. A tak między nami mówiąc, mogę pani zdradzić w największym sekrecie, że mam na imię Mikołaj. Jak? Mikołaj. Kola. A pani? Po co panu imię, kiedy ma pan mnie samą? Szczęście ty moje. Widzę, że należy pani do tych kobiet, które bardziej sobie cenią treść niż formę. To wspaniałe. Pan z jakich mężczyzn? Ja jestem wolnym mężczyzną. Naprawdę? Naprawdę. Sam sobie jestem pan. Niech sobie pan nim będzie. Mnie proszę zostawić w spokoju. Niech pan zabierze rękę. Słucham? Przepraszam? Powiedziałam, proszę zabrać rękę. A ja powiedziałem, przepraszam. Wie pan, jestem tu na delegacji. Czuję się samotny jak zwierzę. Dostajesz szał. Przepraszam najmocniej. Świnia. Ja panią naprawdę najmocniej przepraszam. To wszystko dlatego, że wziąłem panią za kogoś innego. Co takiego? Wie pani, jest taka zasada, że kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, od razu przypisujemy go do jakiejś kategorii rodzaju ludzkiego. Otóż pomyliłem się. Przypisałem panią do niewłaściwej kategorii. Nie ten typ ludzki. Zdarza się. A ja myślę, że pomylił się pan znacznie wcześniej. Już wtedy, kiedy pan przyszedł na ten świat. O,
Być może różnie bywa. Wie pani, ja nie mam zwyczaju udawać, że jestem lepszy niż jestem, ale za swoje pomyłki zawsze płacę sam. Najmocniej panią przepraszam. Czy chce pani wiedzieć, co mi się kiedyś zdarzyło w Sewastopolu? Nie. Otóż w Sewastopolu byłem na delegacji. Na nadbrzeżnym bulwarze siedziała sobie dama. Samotna. Podszedłem, usiadłem, zagadałem, podjęła rozmowę. Ja wtedy bliżej, ona nic. Ja jeszcze bliżej, ona nic. Ja się pani nie boi, ja pani nie dotknę. Jeszcze bliżej. I kiedy miałem ją już pocałować w uszko albo w szyjkę, nagle ktoś mnie leje w mordę. Raz, drugi, trzeci. Okazało się, że mąż siedział na ławce obok. Pokłócili się. A ta, proszę sobie wyobrazić, suka perfidna. Żeby go podrażyć, zaczęła robić do mnie słodkie oczy. Potem wyszli z parku pogodzeni, a ja zostałem z rozbitą mordą. Tak w życiu bywa. A dlaczego? No dlatego, że się w porę, co? Nie zorientowałem. I to samo z panią. Gdybym się w porę zorientował, w tej chwili bylibyśmy w znakomitej komitywie. A tak ja po prostu nie mam odwagi zadać pani jednego bardzo ważnego pytania, które niestety muszę pani zadać. Czy mogę zadać to pytanie? Czy pani mieszka sama? Nie sama? Sama? We dwójkę. Mama? Nie. Syn, prawda? Zgadłem, prawda? Syn. A wie pani, dlaczego zgadłem od razu? Otóż dlatego, że pani absolutnie nie wygląda na kobietę, która urodziła dziewczynkę. Pani absolutnie wygląda na kobietę, która urodziła chłopca. Proszę pokazać fotografię. Proszę pani, ja naprawdę bardzo kocham dzieci. Ja mam córkę. Niedawno wyszła za mąż. A moja była żona, zwana cholerą, nie pozwoliła mi pojechać na ślub. Może pani sobie to wyobrazić? Nie pozwoliła pojechać na ślub? Ach, jaki śliczny. Jaki podobny do pani. Wykapana, że się tak wyrażę, mama. Jak ma na imię? Witek. Witek. Wituś. Jakie piękne imię. Został sam w domu? Jest na koloniach. A, widzisz, to ty nasz mądralo. Jaki dzielny chłopczyk. Pozwolił mamie odpocząć, rozerwać się. Jutro rano pojedziemy z mamą do domu towarowego i kupimy mu prezent. Czy Witek ma rower? Ja pytam bardzo poważnie, czy chłopiec ma rower? Co pan taki rozrzutny? Nie, proszę pani. Ja nie jestem rozrzutny. Jestem raczej sprawiedliwy. Dlaczego wy, kobiety, zawsze w ten sposób patrzycie na sprawy? Ja jestem, proszę pani, mężczyzną. To proszę mi wierzyć, wcale nie najgorszym mężczyzną. A każdy mężczyzna ma zupełnie inaczej poukładane w głowie niż kobieta. Czy pani wie, że w mojej męskiej głowie zrodziła się w tej chwili propozycja, która w pani, kobiecej głowie, w ogóle nie mogłaby się zrodzić? Czy pani wie, że za 40 minut zamykają delikatesy? Ach, tak. Tak, tak. I proszę się nie uśmiechać. Ja wiem. Niektórzy mówią tak, a cóż to jest? Cóż to za wstyd? Dopiero się poznali, już się obłapiają, już idą ze sobą do łóżka i umuchą. A dlaczego? Pytam, dlaczego? Dlaczego ludziom się tak
pierwszy. Ano dlatego, że u nas tak wcześnie zamyka się delikatesy. Ludzie wychodzą z pracy o 6:00. O 9:00 delikatesy zamknięte. Spróbuj tu żyć. A więc w związku z powyższym, biorąc pod uwagę deficyt czasowy, zgłaszam następującą propozycję. Podniesiemy się teraz z tej ławeczki. Opuścimy ten przepiękny park. Udamy się do delikatesów. Ja zakupię wszystko, czego pani raczy zapragnąć. Pod warunkiem oczywiście, że to będzie w sklepie. Następnie załadujemy się z zakupami do taksówki i pojedziemy do pani z wizytą. Pewnie. Prawda? Że nęcąca propozycja. Jeszcze jak? Jedziemy. Dokąd ma wyjechać? Do pani z pierwszą wizytą. Ale pan już raz składał mi wizytę. Juroczka, który okazuje się być koleczką. Jak to pani powiedziała? Przepraszam, nie rozumiem. Byłeś już u mnie z wizytą. To właśnie przed chwilą powiedziałam. A co? Zapomniałeś? Ja? Byłem? Byłeś? Byłeś? Co? Może mam się rozebrać do naga, żebyś mi raczył sobie przypomnieć? Stać! Nie ruszać się! Nigdzie nie pójdziesz, póki sobie nie przypomnisz. Zapomniał, bałwan. No, zacznij sobie przypominać. No, przypominaj ale sobie już. Ale co? Przecież tak nie można. Ludzie na nas patrzą. A niech patrzą! A ty patrz na mnie. Tu, nie na ludzi. Uważnie patrz na co nie. Tu wracaj wzroku. Co, zmęczył ci się, tak? Prawda, że to ciężka robota przypomnieć sobie babę, którą się rok temu obłapiało. No, wytąż to swoje męskie zwoje mózgowe, no. A no. Wiem, pani no, no. Jest z tego, z fabryki no. Fajansu. Z żadnej fabryki fajansu! Ja pracuję w zakładzie policzyszyczym! Jeszcze będzie mnie tu z kimś mylił. Skurwysyn! Wiera? Wiera? Wieroczka? I co? Co się tak wdzięczysz, jak pies do kija? Wszystko sobie przypomniałeś? Wszystko. A może nie wszystko? Sześciuteńko, co do joty. Sprawdzimy, czy wszystko. Gdzieśmy się poznali? Tu, w tym parku. Ty siedziałaś koło fontanny. Byłaś strasznie smutna. Ja starałem się ciebie rozweselić. Potem poszliśmy... Nie. Najpierw długo spacerowaliśmy po parku. Potem poszliśmy do kawiarni. Potem poszliśmy do delikatesu. I potem poszliśmy do ciebie. Dalej. I przyszliśmy do ciebie. Dalej. Dalej. Byliśmy u ciebie. Dalej. Dalej ja pojechałem. Jak pojechałeś? Dokąd pojechałeś? Co mówiłeś, kiedy odjeżdżałeś? Poprosiłem, żebyś wezwała taksówkę. Poszłaś do sąsiadki, zadzwoniłaś, taksówka przyjechała. Ja wsiadłem do taksówki. Co mówiłeś, kiedy wsiadałeś do taksówki? Że jadę na kwaterę po rzeczy, po dokumenty. To zaraz wracam i zamieszkam u ciebie. I dlaczego wtedy nie wróciłeś? Czy jak wsiadałeś do taksówki, wiedziałeś już, że nie wrócisz? Będziesz odpowiadał? Nie. Dlaczego? No nie ma co odpowiadać. Hieno parkowa bydle na dwóch nogach, że też ziemia takich nosi. Wiera, nie wolno ubliżać człowiekowi. Ludzie na nas patrzą. Ludzie, cała milicja się ze mnie śmiała. W nocy jak głupia poleciałam na milicję. Myślałam, że taksówka się rozbiła, że może jesteś ranny. Pytam na komisariacie, czy czegoś nie wiedzą, ale nawet nazwiska nie znam. Na imię ma Jura. Jura, mówię, sprawdźcie, czy jest gdzieś jakiś Jura. A to okazuje się, że żaden Jura, tylko Kola. I kto ty właściwie jesteś? Jura, Kola? Aleksander. Kto? Aleksander. Aleksy. Aleksy. No on jest Aleksy. Cholerna hiena. No i gdzie się pan tak wtedy śpieszył, panie Jura Kola Aleksy? W środku nocy. Co? Do innej baby? Źle ci ze mną było? Źle było? Dobrze. To nie mogłeś poczekać do rana? Miałem bilet. Jaki bilet? Na samolot.
Musiałem się jeszcze spakować. Kończyła mi się delegacja. Bydle jesteś, co? Wyra, nie wolno ubliżać człowiekowi. Będziesz miał teraz co opowiadać po parkach o swojej kolejnej przygodzie. To już nie to, co w Sewastopolu po mordzie oberwał, a tu lepiej! Lepiej! Nie poznał baby, z którą się przespał, ale będzie śmiechu. Przecież ty jesteś nie człowiek, tylko bydle. Wyra, nie wolno ubliżać. Proszę, Teresa, otóż... Zabij. No? Zabij. Jeżeli jestem łajdak, sukin syn, zabij. Uwolnij świat od wampira, tylko nie ubliżaj, proszę. No? Masz, wal tu. Proszę. Akurat jeszcze czego chciałbyś? Rozpłakał się, biedacze, szlocha, łzy, łzy. Nie, nie, toś ty artysta. Potrafisz płakać na zawołanie, masz, wytrzyj się tylko, czkodanie. Co się dzieje, proszę pana? No. Dość już, dość, starczy, mówię, dość. Będziemy tu jeszcze płakał, cholera, ale ja mam szczęście. Wiera, nie zostawiaj mnie, proszę. Akurat jeszcze czego, puść. No puść, puść. O cholera. A. Co się dzieje? A, cholera. Walidol? Zaraz przyjdzie. Często to masz? Czasami, przepraszam, zaraz przyjdzie. A gdzie mieszkasz? Do kogo przyjechałeś na delegację? Na budowę elektrociepłowni. Jaka elektrociepłownia? Wtedy mówiłeś, że do fabryki, montaż maszyn, czy coś takiego. Wtedy powiedziałem nieprawdę, wtedy też przyjechałem. Budowę elektrociepłowni. A na stałe, gdzie mieszkasz? Nigdzie. Co znaczy nigdzie? Nigdzie. Zostawiłem mieszkanie. Jestem tam tylko zameldowany. A tu często przyjeżdżasz? Drugi raz. Wiera, zabierz mnie do siebie, kochany. Proszę cię. Nie, świeże powietrze lepiej ci zrobi. Dawno jesteś sam? 3 lata. Jak to 3 lata? Rok temu mówiłeś, że 3 lata. Wiera, ja wtedy naprawdę prawie wszystko pozmyślałem. Kochanie, chodźmy do ciebie, w domu ci wszystko opowiem. To ty odszedłeś od żony, czy ona od ciebie odeszła, co? Daj spokój, siedzisz tu jak ktoś obcy. W ogóle cię nie obchodzi, co się ze mną dzieje. Po co to odpytywanie? Może byś mnie chociaż objęła, Wiera. Obej, proszę. Nie, opowiedz lepiej, jak doszedłeś do takiego życia. Do jakiego życia? Sam widzisz, do jakiego. Zniszczyło mnie to życie w wolnym stanie. Co cię zniszczyło? Ślepa głupota. Za dużo przygód. To po co łazisz po parkach, zamiast się żenić? A, żenić? Teraz już za późno, żeby się żenić. Trzeba było od razu, wtedy, po rozwodzie. Ale moje małżeństwo z tą cholerą było takie plugawe, że o nowym nawet nie chciałem myśleć. To był straszny człowiek, Wiera. Męczyła, trajkotała, urządzała sceny zazdrości. Sama się zabawiała. Próbowała się wieszać. Mój Boże. Ja musiałem wszystko. Brać, sprzątać, gotować, dziecko wyprawiać do szkoły. Jak nie posprzątałem, dom wyglądał jak chlew. A kiedy się w końcu od niej uwolniłem, niczego już nie chciałem. Żadnych żon, nic, żadnej rodziny. Tylko sam. Sam, nareszcie sam. Spokój. Nareszcie spokój. I teraz minęły 3 lata. Nic już we mnie nie ma, Wiera. Tylko zamęt w duszy, nic więcej.
pusty jestem od środka. Co to znaczy pusty? Tak. Trzeba było od razu wtedy, po rozwodzie. Chłopy w moim wieku tak właśnie robią. Od jednej żony trafiają natychmiast do drugiej. I bardzo słusznie. Tak trzeba. Dzisiaj, kiedy któryś z moich przyjaciół się rozwodzi, mówię mu, pamiętaj, tylko żebyś się natychmiast ożenił, słyszysz? Natychmiast. Bo inaczej złapią cię te wygłodzone rozwódki i od razu cię wypatroszą. Kto cię wypatroszy? Rozwódki. Kobiety rozwiedzione. Kobiety bez mężów. Mężowie zostawili im mieszkania i one teraz dają popalić. Żyjemy w czasach rozwódek. Wiera, chodźmy, już to się robi nudne. Ja jestem przecież taka sama. Czy jesteś taka sama? Nie. Ty nie jesteś taka sama. Przecież ty się nie rzucasz na każdego wolnego mężczyznę. Nie pchasz się chłopu na kwaterę, do hotelu, nie włazisz mu do łóżka. Sama widzisz, ile razy już prosiłem, chodźmy, 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 a ty nie, Wiera, chodźmy. Opowiadaj dalej. Nie ma żadnego dalej. Ciągle to samo. Cholera. Ciągle w delegacji z jednej budowy na drugą budowę. Potąc mam tych kwater, tych hoteli. Ruszyłem w kurs. Z rączki do rączki. Z podpierzyny pod pierzynę. A dusza ze mnie uchodzi. Rozumiesz? Bo ja w to wkładam zawsze całą duszę. Tak na zimno, bez zaangażowania nie potrafię. Choćby to miało być na jedną noc, na dwie godziny. Musi być z całej duszy. No i zacząłem się budzić po nocach. Budzę się, jestem cały mokry. Budzę się, wytrzeszczam oczy, myślę, matko, gdzie mnie znowu zaniosło? Co się ze mną dzieje? Gdzie mnie tak pędzi? Kto temu winien? Ja? Ja sam. Ale myślisz, że mi od tego drzeje? Ciągle to samo, cholera. Jedną noc się gryzę, walę łbem o ścianę. Na drugi dzień to samo. Jedna zarwana noc. Druga zarwana noc. Kac za kacem. Pijesz. Gorzej, Wiera. Jak to gorzej? Znacznie gorzej. Nie chcę cię okłamywać. Nałgałem ci wtedy. Więcej nie będę kłamał. Jesteś młoda. Chcesz wyjść za mąż? Tak, tak, nie udawaj. Chcesz wyjść za mąż? Wtedy też chciałaś. Na tym ja zresztą grałem, za co cię bardzo przepraszam. Chcesz wyjść za mąż? Bardzo słusznie. Bo niby dlaczego masz być sama? Ale ja chcę, Wiera, żebyś wiedziała jedno. Ja już nie jestem zdolny do życia rodzinnego. Och, tak. Dawno. Co? Nie. Nie o to chodzi. Z tym nie ma problemów. Ja po prostu nie mogę przez dłuższy czas być z jedną kobietą. Na tym to polega. Nie to, że ja nie mogę. Ona ze mną nie wytrzyma. Dlaczego nie wytrzyma? Bo przez te 3 lata zmienił mi się całkowicie charakter. Płonę przez parę godzin. Potem gasnę. Na 1-2 wieczory, proszę bardzo. Rozkosznie chłop. Na co dzień coś strasznego. Wiera, ja już nieraz próbowałem zostać z którąś na stałe. Nic z tego nie wychodzi. Żadnej babie nie dowierzam. Ludzi do domu nie wpuszczam. Zaglądam do garów. Ciągle podejrzewam, że ona gdzieś coś z kimś. Bo przecież wiem, jak łatwo mi wlazła do łóżka. To dlaczego z innym ma być inaczej?
Ach, te baby. Na początku by się sobie z dziobków wyjadało. Kończy się zawsze praniem popysku. Koszmar, nie życie. To znaczy, że nie te baby ci się trafiały. Normalne baby. No właśnie, a tobie potrzebna jest nienormalna baba. Normalna baba nigdy cię nie zrozumie, takiego połamańca. Normalna baba kocha przede wszystkim siebie. A ty potrzebujesz nienormalnej. I żeby jeszcze była idiotką. Takie jak ja. Ty nie myśl ja teraz o sobie. Już raz się ze mną żeniłeś i starczy. Mówię to, żebyś wiedział, jaki to ma być typ, jak ty to nazywasz. Tobie potrzebny jest mój typ. Na pewno. Ale takie idiotki jak ja, to ze świecą dzisiaj nie znajdziesz. Ty wyobrażasz sobie? Mój mąż ukrywał przede mną swoje zarobki. Żeby rodzonemu synowi nie przysłać paru groszy więcej, a ja przez cały ten czas na niego czekałam, byłam mu wierna. Całutki rok po rozwodzie na niego czekałam. Marzyłam, wracam z pracy do domu, a on czeka na mnie na schodach. Nie mówię mu ani słowa. Wpuszczam do domu, szuruję w wannie, nakrywam do stołu, potem kładziemy się i ja mu mówię, Piotrze, ja przez cały ten czas z nikim nie byłam, na ciebie czekałam. Wyobrażasz sobie? Leżę tak jak idiotka w szerokim łóżku i marzę, że on to usłyszy i rozpłacze się ze szczęścia. Zcałuje mnie całą centymetr po centymetrze. A on w tym czasie rozwiódł się z tą drugą, ożenił z trzecią. Zostaw mnie! Wszyscy jesteście tacy, tacy sami, ty też nie lepszy. Żeby ciebie doprowadzić do normalnego stanu, ileż to trzeba siły, nerwów, cierpliwości, żeby nauczyć się ciebie, a potem tak się ulotnisz. Ty nie mówisz, że ja lecę na małżeństwo. Ja mówię to dlatego, że przejrzałam cię na wylot. I mogę ci powiedzieć, jeżeli chcesz, co mogłoby cię zbawić. Powiedzieć? Mogiła. Tylko mogiła. Ty nie gadaj takich głupot, dobrze? Trzeba po prostu bardzo chcieć, głuptasku, żebyś ty bardzo chciał i żeby ona bardzo chciała. Wtedy wszystko da się załatwić, wszystko. Jeżeli się tylko do tego mądrze zabrać. Dam ci prosty przykład. Moja nowa kierowniczka nie lubiła mnie, a nie lubiła już. Nic, tylko odejść z roboty. A ja pracuję w swoim zakładzie 10 lat, ja znam wszystkich, wszyscy mnie znają. Nie chcę odchodzić. No i co ja robię? Przychodzę do niej i mówię. Pani Anno, proszę przyjść do mnie jutro o 2:00. Muszę z panią porozmawiać w bardzo ważnej sprawie. Jak pani nie przyjdzie, nigdy sobie pani tego nie daruje. I przyszła. Ugotowałam obiad, kupiłam flaszkę. Ty wiesz, jak u mnie jest czysto w domu? Zdjęłam z niej płaszcz i mówię. Pani Anno, proszę zdjąć buty. U mnie w domu wszyscy chodzą boso. I ja, i syn, i goście, i latem, i w zimie. Najpierw się zdziwiła, ale potem była zachwycona, że po domu można chodzić boso. I od razu z kierowniczki zrobiła się kobieta. Usiadłyśmy do stołu, wypiłyśmy po kielichu i ja jej mówię tak. Pani Anno, pani mnie nie lubi. Opowiem pani całe swoje życie i potem niech pani sama zdecyduje, czy można kogoś takiego jak ja nie lubić. I zaczęłam jej opowiadać wszystko, wszystko od urodzenia. Jakiego miałam ojca pijaka, jaką miałam wspaniałą mamę, jak nam się żyło i o Piotrze, i jak z nim żyłam. Wszystko, wszystko jej opowiedziałam. A jak skończyłam, to ona się rozpłakała. Potem ona opowiedziała mi swoje życie. Też miała życie, że nie daj Boże. No i już. Byłyśmy wrogami, a z rana przyszły do pracy dwie serdeczne przyjaciółki. Widzisz? Wszystko da się załatwić. Wszystko, jeżeli się tylko bardzo chce. No i nie wolno czekać, aż się samo stanie. Trzeba coś robić. Ty nie uśmiechaj się, tylko powiedz mi lepiej, o czym ty w życiu marzysz, co? Jest na pewno coś takiego, co przez całe życie chciałeś mieć i nigdy tego nie miałeś. Może na przykład chciałbyś gdzieś pojechać? Na Kamczatkę. Nigdy tam nie byłem. To pojedziesz na Kamczatkę. Pojedziesz. Twoja żona powinna zaplanować urlop na Kamczatce. Powinniście zabrać ze sobą twoją córkę z mężem. Chciałbyś mieć chyba z nimi dobre stosunki, prawda? Nie pozwoli, cholera. Pozwoli. Nie pozwoli. Pozwoli.
Dam ci znowu inny przykład. Był okres, kiedy postanowiłam nie dopuścić Piotra do Witusia. Nie będą się spotykać i już, powiedziałam sobie, a wiedziałam, że dziecko kocha. Grosza żałuje, ale kochać kocha. Ale powiedziałam nie. Nagle, wyobrażasz sobie, dostaję list od jego trzeciej żony. Taki piękny list, takie w nim były słowa, że aż się rozbeczałam. No i wysłałam im Witusia na przerwę zimową. Ona bardzo tam o niego dbała, napisała mi dokładnie, co Wituś robił, co jadł, gdzie spał. Takie sprawozdanie, że wszystkiego się z niego dowiedziałam. Mnie też przysłała 3 słoiki grzybków. Teraz Wituś też tam jest. Skłamałam, jak mówiłam, że jest na koloniach. On jest tam u ojca. Pojechał na miesiąc. Widzisz? Widzisz, wszystko da się załatwić po ludzku. Jeżeli się tylko chce. To dlaczego ten twój Piotr odszedł od ciebie? Jak tak wszystko potrafisz zrozumieć? Bo ja się dopiero potem taka zrobiłam. Potem jak mnie rzucił. Narzuć mi swoją kurtkę. Zimno mi. Wiera. Chodźmy już. Wiera. Usiedźmy jeszcze chwilkę. 5 minut. 5 minutek. Potem pójdziemy. Powiedz mi, o czym jeszcze marzysz, co? Żeby dziś w nocy pochodzić boso po twoim mieszkaniu. A nie chciałbyś mieć samochodu? Wiera, chodźmy już. Powiedz, chciałbyś mieć samochód? No powiedzmy, żebym chciał. Będziesz go miał. Dobrze, ale chodźmy. Nie, posiedźmy jeszcze chwilkę. 5 minut. Potem pójdziemy. Co? Ale... Zaraz, chwileczkę, zaraz. Tak jest. Skarpetki z naszej fabryki. Tu je kupowałeś? Następnym razem, jak będziesz kupował skarpetki, szukaj metki z nadrukiem kontroler numer 9. Dwoźnia! Rozumiesz? Wstawaj, kontrolerze numer 9. No dobrze. Pójdziemy. Ale dziś do domu cię nie wpuszczę. Ty zwariowała? To za karę, za to, że mnie nie poznałeś. Ale Wiera, czego ty chcesz? Przecież ja nie mogę dzisiaj wracać na kwaterę. Ja oszaleję. Co ty ze mną wyprawiasz? No dlaczego mnie nie poznałeś? Tak trudno mnie zapamiętać? Ty poszukaj sobie takiej, której nie zapomnisz. Wiera, myślisz, że mnie nie jest głupio, że wtedy tak się stało? Mnie z tobą wtedy naprawdę było bardzo dobrze. Zostaw, nie dotykaj mnie. Ale Wiera, przecież myśmy wtedy... Jakby ci to wytłumaczyć? Myśmy wtedy szli w 2 różnych kierunkach. I nagle się spotkaliśmy. Potem znowu poszliśmy w 2 różne strony. A dzisiaj to jest zupełnie co innego. Co tu jest innego? Co? Jak to? Co? Dzisiaj to jest sprawa przeznaczenia. Nie rozumiesz tego? Dzisiaj coś się między nami stało. Coś się zaczęło. Wtedy się nic nie stało, a dzisiaj się stało. Wtedy prowadził nas szatan, a dzisiaj Bóg. Wiera, przecież... No pomyśl, dlaczego właśnie my, właśnie dzisiaj, właśnie o tej jednej godzinie spotkaliśmy się właśnie w tym parku. Przecież to jest przeznaczenie. Ty tego nie rozumiesz? Bo ja prawie co wieczór jestem w tym parku. Jasne? Czego ty właściwie chcesz? Mam sobie pójść, tak? No pytam. Mam sobie pójść? Idź. Ty nie możesz mnie po prostu odprowadzić? Ten jeden, jedyny raz? Nic więcej, tylko odprowadzić? Wiera, ja jestem dorosły chłop. Niedługo się będę przymierzał do trumny. A ty sobie ze mną grasz w kotka i myszkę. Powiedz mi jasno, mam sobie pójść czy nie? Jeżeli masz mnie nie wpuścić do domu, to sobie pójdę i koniec. Posiedź jeszcze chwilę. Co? Muszę w pewne miejsce. A co potem? Potem zupa z kotem. Wiera, ale śpię się u ciebie, tak? Wiera, śpię? Tak? Wiera, śpię? Tak?
Mam iść z tobą? Co się stało? Wiera? Powiedz mi, co się stało? Następnym razem zostaw dokumenty w domu. Co ci pozwolił? Proszę wybaczyć, panie Fiodorze Kuźmiczu. Ojcze dwóch synów, zatrudniony w zajezdni autobusowej. Nigdzie nie delegowany, zamieszkały przy ulicy Armii Czerwonej wraz z żoną. To wszystko, co miała mi pani do powiedzenia, tak? Mogę sobie pójść, tak? To ja pójdę. Za chwilę. Idiotka. Wszystko popsułaś. Idiotka. Po co ci było to szperanie po cudzych kieszeniach? Pytam, po co? Czy ty wiesz, czym to jest dla mnie, kiedy baba wkłada mi rękę do kieszeni? To jest symbol. Symbol tego wszystkiego, czego nienawidzę w życiu. Rewizja, kontrola, sprawdzanie. Nie możecie zajrzeć do duszy, to przynajmniej szperacie po kieszeniach. Czego ty się nowego dowiedziałaś, co? Że nie jestem Aleksy, tylko Fiodor? Że nie mam córki, tylko dwóch synów? To jest takie strasznie ważne. No, dowiedziałaś się jeszcze, że jestem żonaty. To jest najważniejsze. Chciała się wydać za mąż, a tu masz, ukłamał. A może właśnie nie okłamał? O tym nie pomyślałaś. Może właśnie nie okłamał? A pieczątka? Co z tego, że pieczątka? Pytam się, co znaczy taka pieczątka? Przecież dopóki człowiek nie wniesie opłaty za rozwód, nikt mu nie przystawi żadnej pieczątki, że jest rozwiedziony. Jest w dalszym ciągu tak, jakby był żonaty. Człowiek może pół życia przeżyć jako rozwiedziony, a według paszportu umrze jako żonaty. Rozwiodłem się. Szkoda mi było pieniędzy na opłatę sądową, więc chodzę z paszportem ze starą pieczątką. Może tak być? Pytam, może? Albo inny wariant, proszę bardzo. Przypuśćmy, że chcę wyjechać za granicę. Na przykład do Afryki. Do roboty. Więc kiedy człowiek stara się o wyjazd zagraniczny, lepiej, żeby był żonaty niż rozwiedziony, prawda? Wtedy łatwiej o zgodę. Więc pytam, po co szperać komu po kieszeniach, skoro i tak nigdy się nie dowiesz, jak jest naprawdę? No jak jest naprawdę? Nie powiem. Proszę bardzo, niech tak będzie. Zdradzam własną żonę. Niech ci się zdaje. Nie jest tak. Nie powiem. Gdybyś mi nie szperała po kieszeniach, to bym powiedział. I chciałem powiedzieć, przepraszam, będę szczery. Chciałem powiedzieć, kiedy już będziemy w łóżku. Ale teraz już nie powiem. Mnie jest wszystko jedno. O, by tobie było wszystko jedno, to by było wspaniale. Ale tobie nie jest wszystko jedno. Bo ty jesteś głupia. Przecież wcześniej czy później wszystko wyjdzie na jaw. Nie ukryjesz szydła w worku, skoro ludzie mają się ze sobą spotykać. A jeżeli mają się ze sobą nie spotykać, to czy to wtedy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Ja kiedy widzę kogoś po raz pierwszy, zawsze podaję nie swoje imię, rozumiesz? Zawsze.
Życie mnie tego nauczyło, taką mam zasadę. Wtedy powiedziałem, że jestem Jura. Dzisiaj powiedziałem, że jestem kto inny, bo nie wiedziałem, że cię znam. Ale wiedziałeś już, że mnie znasz, jak powiedziałeś, że jesteś Aleksy. Co? Córkę sobie wymyśliłeś, a? Co z tego? Wiedziałem. Nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co z nami będzie dalej. Wiedziałem. Nic nie wiedziałem. Musiałaś mnie dusić. Mało co nie kazałaś mi iść na milicję. Co ja w tej sytuacji miałem się wyspowiadać z całego swojego życia, tak? Po co? Żebyś nie musiała szperać po moich kieszeniach. I tak to zrobiłaś. Dowiedziałaś się, czego chciałaś i co? Poszłaś sobie w nos. Siedzisz tu i ryczysz. Gadaj. Teraz ci już powiem wszystko. Jestem kierownikiem zaopatrzenia w zajezdni autobusowej, tu, w tym mieście. Mam 2 synów. Starszy się niedawno ożenił, mieszka osobno. 3 lata temu się rozwiodłem. Jak widzisz, nie okłamałem cię, jeżeli chodzi o rzecz najważniejszą. Jest nauczycielką. Skończyła instytut pedagogiczny. Całe życie mi demonstrowała swoją wyższość. Że jestem nieukrzesany, że za mało czytam, że nie umiem po ludzku rozmawiać z innymi. No tam ma jakieś swoje towarzystwo. Nie wiem, może mnie nawet zdradzała. Nigdy jej nie przyłapałem. Dzieci od najmłodszych lat uczyła, że tatuś jest B. Wytrzymywałem to, jak długo się dało, aż w końcu się rozwiodłem. Ale mieszkamy ciągle razem, ponieważ nie udało nam się podzielić mieszkania na 2. Nie wierzę ci. O tę pieczątkę ci chodzi, biurokratko. Dobrze, jutro zapłacę te 90 rubli. Niech mi przystawią pieczątkę. Nawet na czole. Żeby każda rozwódka wiedziała. Rozwiedziony. Rozwiedziony. Jak się na mnie rzucą te baby. I tak ci nie wierzę. Twoja sprawa. Zabraniam ci szperać po moich kieszeniach. Ale jak nie chcesz wierzyć, możesz nie wierzyć. Proszę bardzo. Masz długopis? Daj długopis, słyszysz? Po co? Moja sprawa. Mój telefon domowy. Zadzwonisz do mojej byłej żony. Powinna być w domu. Tam jest automat, masz. Po co? Jak to po co? Porozmawiasz z moją żoną. Wiesz, bardzo panią przepraszam, tak i tak. No, taka i taka sprawa. Spotkałam Fiodora, on ma w paszporcie pieczątkę. Chciałabym wiedzieć, jak to jest naprawdę. Ona ci powie, jak to jest naprawdę. Masz. Telefon. Nie będę dzwoniła. Dlaczego? Bo i tak ci nie wierzę. Ale o co ci chodzi? Porozmawiasz z moją żoną. Co ty sobie wyobrażasz, że ja przed przyjściem do tego parku umówiłem się z jakąś obcą babą? Żeby przez telefon odegrała rolę mojej byłej żony? Dokąd pojechałeś wtedy w nocy? Wtedy? Tak, wtedy. Do domu. Do własnego domu. Prosiła mnie wtedy, żebym wrócił na noc do domu. Młodszy syn się nagle rozchorował. Dlatego się tak wtedy śpieszyłem. Kiedy przyszedłem, rzuciła się na mnie. Zaczęła szlochać, płakać, błagać. Abyśmy znowu byli razem. Miała jakiegoś chłopa. Chciała się nawet za niego wydać za mąż. Potem się to wszystko rozleciało. Miała wtedy bardzo przykry, trudny okres. Teraz ci już powiem wszystko. Postanowiłem wtedy spróbować jeszcze raz od początku. Przepraszam, ale tak było naprawdę. Wróciłem od ciebie i przespałem się z moją byłą żoną, której od 2 lat nie dotykałem. To wcale nie było takie proste. Wiesz, jak ludzie się wtedy męczą. Jak im ciężko. Sama do dziś mówisz, mój Piotr. Taki twój Piotr. Dawna nie jest twój. Nic wtedy z tego nie wyszło.
za 3 dni znowu się zaczęły awantury, to był już definitywny koniec. No. Więc możesz dzwonić bez obawy. Jeżeli się dowie, że masz mieszkanie, do którego ja się mogę przeprowadzić, gotowa pomóc w pakowaniu rzeczy. No masz. Może się nawet z tobą zaprzyjaźni. A po co wymyśliłeś jakąś córkę? No wymyśliłem. Wymyśliłem. Co z tego, że wymyśliłem? Ja już mam taką fantazję. Zresztą kiedy wymyśliłem tę córkę? Na samym początku. Potem już tylko rozwijałem ten motyw. Wiera, przecież my jesteśmy dwojgiem dorosłych ludzi. Każdy z nas ma kawał życia za sobą. I nagle się spotkaliśmy. Wtedy nie wszystko toczy się gładko od samego początku. Przecież sama powiedziałaś, Witus jest na koloniach. Potem się ukazało, że jest u ojca. Dlaczego kłamałaś? Tego nikt nie wie. Tak jakoś wyszło. Jestem dla ciebie obcym człowiekiem i po prostu język sam się tak układa, żeby mówić nieprawdę. A ja z jednej strony jestem człowiekiem skrytym, ostrożnym, a z drugiej strony mam swoją fantazję. Lubię sobie coś wykombinować, jakąś zagadkę umysłową, coś takiego. Przecież u nas w zaopatrzeniu wiesz jak jest. Trzeba umieć wszystko. I pokłamać, i zmyśleć. Zapomnieć to, o czym się wiedziało, i wiedzieć to, o czym się zapomniało. A mam w swoim życiu takie sprawy, o których nigdy nikomu na świecie nie powiem. Nie jesteśmy już chłopcem i dziewczynką, wie. Jak długo my się w ogóle znamy? Wtedy 4 godziny, teraz proszę bardzo. 2. Razem 6 godzin. 6 godzin. To jest cały nasz wspólny życiorys. A co nas jeszcze czeka, o tym Bóg tylko jeden może wiedzieć. Przepraszam, że mówię to wszystko, ale chciałaś całej prawdy. Żeby dojść tej prawdy, nawet szperałaś po cudzych kieszeniach. I właśnie mam jeszcze jedno pytanie w związku z tymi kieszeniami. Jakie pytanie? Kiedy się zorientowałaś, że mam paszport w kieszeni? W toalecie? Czy poszłaś do toalety dlatego, że już wiedziałaś, że mam paszport? Tak. Co tak? Wiedziałam. Byłaś w toalecie? Nie. Poszłaś specjalnie, żeby sobie go obejrzeć? Tak. Widzisz? Nie, pięknie to wyszło, co? A przecież można było powiedzieć, Fiodorze, tu jest twój paszport, proszę mi go pokazać. Ale ty wtedy byłeś Aleksy. Nie, wtedy byłeś Kolą. Wtedy specjalnie, tak? Specjalnie poprosiłaś, żeby cię okryć kurtką, żeby potem pójść w krzaki, obejrzeć sobie mój paszport. Ależ to brudne. Biedna, niewinna, oszukana. Myślałby kto. Intensywnie rozwinięty instynkt paszportu. To trzeba gdzieś zarejestrować. Całowała się. I w tym samym czasie, kiedy się całowała, kombinowała, jak obejrzeć cudzy paszport w krzakach. Pfu. Jeżeli nie sprawi ci to kłopotu, to odprowadź mnie do wyjścia. Jest ciemno, boję się iść sama. Znów w takim razie do widzenia. No co? Nie możesz mi nawet powiedzieć do widzenia? Co ja takiego zrobiłam? Sama ci o wszystkim powiedziałam. To było wszystko wolne mnie, to nie? Obie strony kapitulują. Tylko teraz kwita między nami. Ja oszukałem ciebie, ty oszukałaś mnie. Idziemy.
ty? Jak to z tobą było? Co? Rozwiodłeś się 3 lata temu. Czy już nikogo potem nie było? Dlaczego? Były. Różne były. Cholera, mnie się to życie zawsze układa tak paskudnie. Ty sobie nawet nie wyobrażasz, Wiera, co to za przeklęta robota, zaopatrzeniowiec. Przecież nigdzie niczego nie ma. Wszystko zdobywaj sam. Nie wiadomo skąd. Czasem się nawet trzeba przespać z jakąś... tylko po to, żeby ci podbiła papier. Umordowało mnie to, Wiera. Męczyło całe to życie. Cała ta robota. Przecież mnie niedługo stuknie 40. A ja nie mam nawet własnego konta. A ta cholera przebiera. To mieszkanie jej nie odpowiada. Tamto jej nie odpowiada. A mnie odpowiada, mówię. Każdy wariant zamiany, rozumiesz? Każdy. Co? Nie, ja nie palę. Nic. To sami dla fasonu, ale... Tak, co nie. Słuchaj. A może nie powinieneś niczego zamieniać? Zostaw im to mieszkanie. Ile macie pokoi? 2. To zostaw, jest 3. A jak z nami wszystko będzie normalnie, to ja swoje jednopokojowe tu zamienię na 2-pokojowe za miastem. Cała moja rodzina mieszka za miastem. Ja też stamtąd pochodzę. Wciąż mnie namawiają, żebym wróciła. To wcale nie jest tak daleko od centrum. 40 minut koleją. Ty wiesz, jak tam jest ładnie? Tuż obok jezioro, las, rzeczka. Będziemy mieli 2 piękne pokoje. Jeden dla nas, a drugi dla Witka. Mnie tam w ogóle będzie lżej. Siostra mi zawsze pomoże. Bo wspaniałego męża. Pracuje w milicji. Spokój, cisza. Uspokoisz swoje nerwy. To nie to, co w mieście. No nie wiem, Wiera. Nie wiem. Może to byłoby niezłe rozwiązanie, ale my przecież musimy najpierw zobaczyć, jak się ułoży między nami. Ułoży się, ułoży się. Teraz widzę, że się ułoży. Słuchaj. A może moglibyśmy jutro z rana pojechać do moich, co? To ja. Jedziemy? Chcesz? Wyjedziemy o świcie, od stacji pójdziemy pieszo. Tam jest piękna droga, cały czas idzie się przez las. To jak, jedziemy? Ty nie myśl, że ktoś się będzie ciebie o coś pytał. Moja rodzina jest bardzo przyzwoita, siostra ma 3 pokoje. Jeden będzie dla nas. Albo możemy spać na werandzie. Mają piękną werandę, oszkloną. Ty wiesz, jak tam się latem dobrze śpi? Słoneczko z rana świeci, budzi cię. To jak, jedziemy? A więc jedziemy, postanowione. Słuchaj, a może moglibyśmy zbudować sobie tam własny dom? Nie chciałbyś mieć własnego domu? No to jest zupełnie realne. Znajdziemy jakieś ładne miejsca, tam nam pomogą. A skoro ty pracujesz w zaopatrzeniu, to te wszystkie materiały, transport, tobie to łatwiej załatwić niż komuś innemu. Ja mam na książeczce 2000 na początek. Nie chciałbyś mieć własnego domu? O, to nie byłoby złe. Dom to jest dom. Nie to, co mieszkanie w blokach. No widzisz, widzisz? Najpierw ja swoje jednopokojowe tu zamienię na 2-pokojowe za miastem, a potem zaczniemy powoli budować. Hej, nie musimy się wcale śpieszyć. Powolutku, etapami. Będziemy mieli własny domyczek. A mieszkanie im zostawimy. W końcu tak byłoby ładnie z twojej strony. Ile lat przeżyliście razem? Ze 20, nie? No widzisz. Po tylu latach nie powinno się krzywdzić drugiego człowieka. Słuchaj. Czy ty naprawdę myślisz, że to, że się tak przez przypadek spotkaliśmy, to przeznaczenie? Tak myślisz? Czy tylko tak powiedziałeś? Tak myślę. Nie, ale powiedz wyraźnie. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę. Chodźmy, Wiera. Co się znowu stało? Nie gniewaj się, ale ja... Co?
Ja muszę zadzwonić. Do kogo? Do swojej żony. No przecież to naturalne. Jeżeli nie chcesz, nie będę. Nie, na Boga, idź, proszę, dzwoni. Dlaczego krzyczysz? Nie krzyczę, tylko mogła zadzwonić pół godziny temu. Tak bardzo się śpieszysz? Nie śpieszę się, tylko zobacz, która jest godzina. Ale przyrzekam ci, że teraz zadzwonię, ale potem już nigdy w życiu nie będę cię sprawdzała. Nigdy w życiu. Nie będę grzebała w twoich kieszeniach, nigdy. I naprawdę nic się nie powtórzy, ale teraz muszę... Rozumiem, idź, dzwoń. Mam tu na ciebie zaczekać, czy mam iść z tobą? Nie, nie, i tak się krępuję. Ze mną będzie rozmawiała normalnie? Normalnie. Nie wiem, jeżeli ja akurat coś nie ugryzło, to chyba normalnie. Mam zaczekać czy iść z tobą? Zaraz wracam. Wiera, telefon. Pamiętam. Jak to pamiętam? Nie miałaś go w ręku. Rzuciłam okiem i zapamiętałam. 34 16 75. Widzisz? Ja mam pamięć. Od dziecka. Mogła pracować w wywiadzie. Co z tobą dzieje? Wstawaj! Czyj numer mi dałeś? Jak to czyj? Numer, pytaj! Czyj numer mi dałeś? Co się stało? Dodzwoniłaś się, rozmawiałaś? Nie dodzwoniłam się. Nikt się nie zgłaszał? Nikt się nie zgłaszał. To znaczy jeszcze nie wróciła do domu. Jest wolną kobietą. Wraca kiedy chce. Czasem w ogóle nie wraca. Wiera, chodźmy. Jutro zadzwonisz. Dodzwoniłam się. Co? Dodzwoniłam się. Jak to? Dodzwoniłam się. Co? Dałeś mi numer dyrektora zajezdni. Co? Dałeś mi numer dyrektora zajezdni. Myślałeś, że tam nikogo nie będzie, co? Co? W gabinecie dyrekcji, tak? I dlatego dałeś mi ten numer, tak? Niech sobie idiotka dzwoni choćby do świtu, tam nikogo nie ma. Tak myślałeś, tak? A właśnie, że nie. Są. Siedzą. Rocznica! Przestań! Może pomyliłem telefon. To daj mi ten niepomylony telefon. Cicho. Wiesz co? Ja mam tego wszystkiego dosyć. Dasz ten numer, czy nie? Nie. No bo ty w ogóle nie masz w domu telefonu. I z żoną się nigdy nie rozwodziłeś. I nie jesteś żadnym kierownikiem zaopatrzenia, ale zwyczajnym szoferakiem, no? Jaki masz autobus, co? Łaz, mas, kras! Już znam ja was, szoferaków z linii podmiejskich. Pieniądze bierzecie, ale biletów nigdy nie ma, co? No. Mieszkanie spółdzielcze kupuje się dla żony. Masz to mieszkanie, masz to mieszkanie, masz to mieszkanie. Dosyć tego! Ręce przy sobie! Wszystko nie powiedzieli. Twój dyrektor zaprosił mnie na popijawę. Chciał wysłać po mnie samochód. Zapytał, ile mam lat. Młode wam potrzebne, co? Młode lubicie skurwysyny samochodowe, skurwysyny na kółkach. Och, ja cię teraz rozwiodę. Z marszywym życiem cię rozwiodę. Rozwiodę cię raz na zawsze! Nie odejdziesz. Ty tak nie odejdziesz. Chamie! Czego chcesz? Poszukałem cię, tak? Ty się dowiedziałaś całej prawdy. O czym mamy ze sobą gadać? Puszczaj. Nie! Czego się mnie czepiasz? Co ci doda, że mnie zatrzymasz? Nic. Nic? Nic. Nie puścisz? Nie. To może mnie zabierzesz do siebie. Proszę bardzo, chodźmy. Gdzie bierz, krowo? To za bydle. Pójdziemy na milicję! Na milicję? Co ty im powiesz? Że kto ja jestem? Powiedział rozwiedziony, okazało się, że żonaty. Milicja się takimi sprawami nie zajmuje, kretynko. Straszna rzecz się stała. Oszukał biedną dziewczynę. Codziennie miliony mężczyzn oszukuje miliony kobiet na całym świecie. Puszczę do jasnej cholery. Nie! Czego chcesz? Przekonałaś się, że jestem łobuz i łajdak. I brawo, bardzo dobrze. Możesz być z siebie dumna. Resztę załatwimy na tamtym świecie. Zaprowadzisz mnie do Pana Boga. Powiesz, to jest ten, który mnie tak brzydko oszukał. Proszę o karę dla niego. I wrzucał mnie do kotła z gotującą smołą. Puszczaj w jasnej cholery! No.
Trzeba było tak od razu. Teraz cię mogę wyprowadzić z parku, jeżeli się boisz iść sama. Nie boicie się. No. Jak to się mówi w takich wypadkach. Good luck. Jutro spotkam się z twoją żoną. Wszystko jej opowiem. Otrzepał się i poszedł sobie. Wielki pan, ja ci jeszcze pokażę, co z ciebie za pan. Jeszcze zobaczymy, kto tu wygra. Adres pamiętam! Ulica Armii Czerwonej 7, mieszkania 21! Skąd masz adres? Pytam, skąd wzięłaś adres? Sprawdziłam w paszporcie. I zapamiętam go na wieki. To mam adres tu. I nikt mi go stąd nie wydrze. Ty parkowa glino paszportowa! Krowo w spódnicy! Ja jestem chłopak prosty. Szoferak, jak powiedziałaś. Ja mogę przez przypadek w ciemnej ulicy na kogoś najechać. Z żoną się spotka, krowa jedna. A tak, może wreszcie jeden skurwysyn nauczy się czegoś. A jakie ty masz prawo, co? Kto ja dla ciebie jestem? Swat? A może siostra, co? Nie znam cię. Nie chcę cię znać. Ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. To moja wina, że nie potrafisz złapać chłopa? A chama po złodziejsku wkłada komuś rękę do kieszeni. Sprawdza adres, teraz z żoną się będzie spotykać. Tak, żeby wreszcie skończyłeś te twoje kłamstwa. Mnie okłamujesz, ją w domu okłamujesz. Nie, twój zasrany interes. Po coś przyszła do parku? To po coś przyszła, coś znalazła. Kto nie chce, żeby go oszukiwali, tego nie oszukują. Przespałem się z babą, nie poznałem. Inna na twoim miejscu by się zapadła pod ziemię. Powiesiłaby się na pierwszej gałęzi, ale to nic. Spłynęło jak woda, bez odrobiny wstydu. Znowu łap za swoje. Po tym wszystkim ty śmiesz mnie jeszcze szantażować, ile chcesz? Ile ci mam dać, żebyś trzymała język za zębami? A co, przestraszyłeś się? Boisz się żony, co? Ja się żony nie boję. Ja moją żonę szanuję. Kobieta żyje sobie spokojnie, o niczym nie wie. Może nawet nie chce o niczym wiedzieć. Ale przychodzi taki kontroler numer 9. Sprawdzaj lepiej te swoje zasrane skarpetki, żeby dziurawych nie było. I nie mieszaj się w moje życie rodzinne, co ty sobie wyobrażasz? Jeżeli moja żona dowie się czegokolwiek, słówko, piśnięcie, koniec z tobą, rozumiesz? Mogiła, nie będzie to zbierać. U mnie litości nie ma. Zrozumiałaś? Zrozumiałam. I bez żadnych takich. Zrozumiałaś? Zrozumiałam. Idź już, idź już. Możesz się nie bać. A. Kto cię tam wie? Ja muszę mieć pewność, rozumiesz? Kto cię tam wie? Kto cię wie? Kto ci jutro strzeli do głowy? Może jakiś list napiszesz? Albo co innego? Ja muszę mieć pewność, rozumiesz? Muszę mieć pewność. Teraz przysięgniesz. No? Mów, przysięgam. Przysięgam. Teraz się mogę wyprowadzić z parku. Jeżeli się boisz iść sama. Nie musisz. Pamiętasz, że przysięgałaś, tak? Zabij mnie. Będziesz miał pewność do końca. Mnie już jest wszystko jedno. A? Wszystko jedno. Jutro znowu przyjdzie. Chętna, uśmiechnięta. Ostatni raz się pytam. Wyprowadzić cię z parku, czy nie? Wiedziałeś? Pojedziemy teraz do mnie, mam w domu coś do wypicia. Napijesz się ze mną. Sobie nie myśl, ja wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Rano sama wyprawię cię do domu. Wszyscy mnie okłamują.
Toż jeden tak mi powiedział, że przyjdzie, nie przyszedł. Tak ciężko być samej. Pojedziesz? Pojadę, Wiera. Tylko my musimy najpierw ze sobą porozmawiać. Ja cię dziś nie wypuszczę. Dziś jesteś mój, tylko mówię. Żonie, coś wymyślisz, już ty to umiesz. Wiera, uspokój się. My musimy ze sobą porozmawiać. Bardzo poważnie, rozumiesz? Mów najdroższy, mów. Czy ja cię nie uderzyłam w oko? Nie. Wybacz mi, jeśli możesz. Wszystko w porządku. Uspokój się nareszcie. Musisz mnie wysłuchać. Ja słucham. Bardzo uważnie słucham. Przecież ja nie wróciłem tylko dlatego... Bardzo poważna sprawa. Tak, już słucham. Teraz tak. Weźmiemy taksówkę i pojedziemy do mnie. Nie rozumiem. Wezmę taksówkę i pojedziemy do mnie. Do ciebie, żona. Słuchaj uważnie, co mówię. Pojedziemy do mnie. Zaczekasz w taksówce. Ja wejdę na górę, wezmę parę rzeczy, to co najbardziej potrzebne. Potem pojedziemy do ciebie. Zamieszkam u ciebie, jeżeli się zgodzisz. Żona. Odchodzę od żony. Będę mieszkał u ciebie. Zgadzasz się? Żona. Co żona? Wstąpię o rozwód. Ja cię tylko pytam, czy się zgadzasz na takie warunki. Jakie warunki? Że na razie niczego nie obiecuję. Zgadzasz się? A dlaczego tak nagle zdecydowałeś się, żeby... Wcale nie nagle. Właśnie, że nie nagle. Ja już od dawna o tym myślałem. Od 8 lat z nią żyję. I od 8 lat o tym myślę. Jakie 8 lat? Przecież ty masz już żona tego syna. Dlaczego mnie znowu okłamujesz? Nie okłamuję. To jest syn z pierwszego małżeństwa. Teraz mam drugą żonę. Z nią też mam syna. Właśnie przeszedł do drugiej klasy. Jak to druga żona? Jak to? Normalnie. Najpierw była pierwsza. Teraz jest druga. Kto wie, może ty będziesz trzecia. Teraz rozumiesz? Dlaczego od niej odchodzisz? Czy coś się stało? Nie, jeżeli ona jest teraz w domu, to ja nie pojadę, bo ja się boję. Nie, właśnie, w domu jej nie ma. Nie wiem, gdzie może być, ale w domu jej nie ma. Kiedy wróciłem z pracy, dostałem karteczkę. Jestem u przyjaciółki. Wrócę albo późnym wieczorem, albo dopiero rano. Jeżeli ona już wróciła? Nie, nie. Powiedz mi, gdzie mam na ciebie czekać? Ja będę czekała. Żeby nie pod twoim domem. Wiera, pojedziesz. Musisz pojechać. Jeżeli pojadę sam, to się rozmyślę i zostanę. Ja się muszę stamtąd wyrwać, rozumiesz? Muszę się wyrwać. A sam tego nie potrafię zrobić. A nie mam nikogo. Jestem tylko sam, jeden. Ja się muszę stamtąd wyrwać, rozumiesz? Proszę cię, żebyś pojechała. Ty nic nie musisz robić. Będziesz tylko siedziała w taksówce. Ja się muszę stamtąd wyrwać. Muszę się wyrwać. Ona i tak cię potem odszuka. Ona nie będzie mnie szukać. Nie, ja tak nie mogę, ja nic nie rozumiem. Czy ty jej nie kochasz? Ona mnie nie kocha. Ja jej już też nie kocham. Ale kochałem kiedyś. Strasznie kochałem. Zakochałem się 8 lat temu. Jak szczeniak. I wdepnąłem w gówno. Od samego początku. Ona kogoś miała przede mną. Nic o tym nie wiedziałem. A to się ciągnęło. Potem, kiedy się już pobraliśmy, kiedy się o tym dowiedziałem, była już w ciąży, tylko nie wiedziałem z kim.
Ze mną czy z nim? Okazało się, że ze mną. Kiedy się urodził mały, mieszkaliśmy w jednym pokoju. Koszmarni sąsiedzi. Zarabiałem bardzo mało. Dziecko, alimenty, ona histeryzowała. Poszedłem pracować jako kierowca. Na szczęście miałem prawo jazdy. A przecież skończyłem przed tym studia ekonomii. Ja nie wiem, jak mam żyć dalej. Do dziś usiłuję mnie wmówić, że nic wtedy nie było, a ja wiem, że było. Znalazłem u niej w torebce list od przyjaciółki. Wtedy zrozumiałem wszystko. Ja nie wiem, jak mam żyć dalej. Ona zabija we mnie wszystko. Rozum, wolę, poczucie własnej godności. Kiedyś z pierwszą żoną, z innymi kobietami, to ja byłem pan. Zawsze. A teraz stałem się bezwolnym sługą, który nawet nie wie, komu służy. A zrobiła ze mnie szmatę. Ja się nawet wstydzę tego opowiadać. Kiedyś zachorowałem. I ona na to, idź Fiedia do szpitala. Nie potrafię się tobą zajmować. Jesteś taki kapryśny, kiedy chorujesz. Potrafisz sobie to wyobrazić? Całe 8 lat? Dusza aż wyje mi z bólu. Jest ładna? Nie wiem. Zgrabna. Ja już nawet nie wiem, jaka ona jest. Wiem tylko, że to jest mój wróg. Że mnie zniszczyła. Nauczyła mnie znosić takie rzeczy, że gdybym to komuś opowiedział, nikt by nie uwierzył. Ty ją kochasz? Kochałem ją kiedyś. Strasznie kochałem. Ona to wykorzystywała, tę moją miłość. Uwierzyłem, że nareszcie nie trzeba będzie zdradzać, oszukiwać, uganiać się za babami, szukać ciągle czegoś nowego. Zapomniałem, że istnieją inne kobiety oprócz niej na świecie. Nie. Dzisiaj koniec z tym. Kropka. To by się i tak kiedyś skończyło, wcześniej czy później. Niech się skończy dzisiaj. Niech się skończy dzisiaj. Ja się muszę od niej uwolnić, rozumiesz? Muszę się od niej uwolnić. Spokój się. Żądaj ze mnie, żebym był spokojny. Jak się przez 8 lat próbowałem uspokoić. 8 lat próbowałem się oszukiwać. Może tak ci się tylko wydaje, że ona prowadzi własne życie. Może ona ucieka przed twoją zazdrością. Może nikogo nie ma. Ma! Notes. Pełen numerów telefonów, ludzi, o których nic nie wiem, których nie znam. Ja nie wiem. Może mi się to rzeczywiście wszystko wydaje. Może ja już całkiem zdziczałem. Wszystko jest możliwe, kiedy człowiek żyje w ten sposób. Może ja jestem temu winien. Tylko nie wiem, na czym by miała polegać ta moja wina. Chyba na tym, że się z nią w ogóle ożeniłem. Jak się napiję, to mi lżej. Myślę sobie wtedy, jak to wszystko szlak trafi. I ją, całą resztę. Ale przecież nie mogę codziennie chodzić pijany. Jestem kierowcą. Pić mi w gruncie rzeczy też nie wolno. Serce wysiadło. Wiera, nie gniewaj się. Ja nic na to nie mogę poradzić. Na co mam się nie gniewać? Nie gniewaj się, proszę cię. Ja pewnie teraz sam pojadę do domu. Jak chcesz. Jutro wpadnę do ciebie.
Powinienem z nią porozmawiać. Chcę ją zobaczyć. Chcę widzieć, w jakim stanie wróci. Nie mogę tak odejść. Nie wolno mi odejść. Bez słowa. Ona tylko czeka na to, żebym odszedł. Dzisiaj w nocy albo ją zabiję, albo zmuszę do tego, żeby żyła tak, jak powinna żyć żona z mężem. Dzisiaj już nie zdążę wpaść do ciebie, wiesz? Muszę koniecznie zdążyć przed nią. Jeżeli będę po niej, będzie bardzo niedobrze. Muszę koniecznie zdążyć przed nią. A jak nie wróci na noc, wtedy koniec. Wtedy jutro przeprowadzam się do ciebie. No, Wiera. To chodźmy. Słyszysz? Wstawaj. Wiera. Wstawaj. Wiera. Tylko ja cię bardzo proszę. Cokolwiek by się stało. Choćby to było nie wiem jak ważne. Choćbyś nie wiem jak sama tego chciała. Pamiętaj, nigdy nie próbuj mnie odszukać. Słyszysz? Nigdy. Nigdzie. Ani w pracy, ani w domu. Nigdzie. Cóż. Ja cię sam znajdę, jak będzie trzeba. No. To ja już idę, Wiera. Zaczekaj. Co jeszcze? Mnie się śpieszy. Weź od mojego mieszkania. Ulica Pirogowa, 4 mieszkania, 4 parter. Nie, to po co to? Niepotrzebne. Nie, to jest ci potrzebne. Ale co ty myślisz? Co, ja się już rozwodzę? Nie, nic nie myślę. Po prostu chcę, żebyś wiedział, że jest dom, do którego zawsze możesz przyjść. Może nigdy nie przyjdziesz, ale będziesz się czuł bezpieczniej. Będziesz pewniejszy. Kiedy przypomnisz sobie, że masz klucz w kieszeni. Dobry z ciebie chłop. Tylko straciłeś gdzieś pewność siebie. A takich nikt nie lubi. Mnie Piotr też rzucił, dlatego że straciłam pewność siebie. Nie, Wiera, ja tego nie mogę wziąć, słyszysz? Mnie nie wolno ciebie niczym wiązać. Przecież może kogoś spotkasz kiedyś i co? Coś się tam między wami zacznie i co? Ja się zjawiam? Jak się coś zacznie, zmienię na pewno zamek, jasne? Nie, Wiera! 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 Wiera!